Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej jazdy po patelniach. Dziś chcę Wam pokazać, jak zrobić pieczone skrzydełka, takie czosnkowo-imbirowe. Zaczniemy od tego, że najpierw podzielimy sobie skrzydełka, a robimy to w ten sposób, że odcinamy najpierw lotkę i pozostałą część kroimy na dwie części. I tak musimy sobie podzielić wszystkie skrzydełka. Ja tutaj mam około 2 kg skrzydełek dla całej rodzinki. Są one u mnie w domu naprawdę bardzo lubiane i mam nadzieję, że przepis również Wam przypadnie do gustu. Biorę następne skrzydełko, pokażę jeszcze raz, jak to dzielimy. Rozkładamy je w ten sposób, odkrawamy lotkę, a następnie dzielimy skrzydełko na dwie części. Po kilku sztukach na pewno bez problemu nauczycie się trafiać tutaj w te stawy, gdzie te części są ze sobą połączone. Także idzie to naprawdę sprawnie i szybko. Tutaj widzicie już moje podzielone na części skrzydełka. Zostało też sporo tych lotek, które tu widzicie. Tego, broń Boże, nie wyrzucajcie. Można też z tego ugotować sobie naprawdę pyszny bulion. Wystarczy dorzucić trochę włoszczyzny i mamy świetną bazę do praktycznie każdej zupy potem. Albo można ten bulion wykorzystać do risotto na przykład. Też się świetnie nada. No dobra, teraz zaczniemy przyprawiać. Tak jak wspominałem wcześniej, jest tutaj około 2 kg skrzydełek. Najpierw oczywiście sól. Myślę, że płaska łyżka stołowa soli. Teraz tak. Ostra papryka oczywiście. Można użyć również pieprzu kaińskiego do tego. Też sporo. Też jedna stołowa łyżka na tą ilość skrzydełek. Następnie czosnek. Można wycisnąć kilka ząbków świeżego czosnku, ale ja posłużę się tutaj czosnkiem granulowanym, ponieważ jest on w tym wypadku wygodniejszy w użyciu. Też łyżka stołowa. Następnie papryka słodka, mielona. Nada ona nam koloru przede wszystkim, no i aromatu również. Tutaj ilość już wedle uznania. No i oczywiście imbir. Powędruję jeszcze do naszych skrzydełek. Też imbir suszony i mielony. Też łyżka stołowa. Co teraz? Teraz jeszcze trochę słodyczy i ostrości przy okazji też. Słodki sos chili. Teraz jeszcze oliwa z oliwek. Ze 4-5 łyżek. Tego słodkiego sosu chili dałem jakieś 3 łyżki stołowe. No i teraz musimy to wszystko elegancko wymieszać, tak żeby skrzydełka równomiernie się tymi przyprawami pokryły. Po wymieszaniu odstawiamy to na jakąś godzinkę czasu.
i później będziemy te skrzydełka piec. Na naszym kanale znajdziecie przepis na skrzydełka takie z KFC, ale nie, tamten przepis jest taki dość pracochłonny i czasochłonny, a tutaj jak widzicie szybciutko, nie zawsze jest czas na to, żeby się po prostu bawić tak długo w kuchni. Ok, jak widzicie przyprawy ładnie pokryły moje skrzydełka. Odstawiam to teraz na godzinkę i za chwilę pokażę Wam, jak będziemy to piec. Prawie bym zapomniał jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie sok z cytryny. Tak ze dwie łyżki na tą ilość skrzydełek. Sok nada nam tutaj takiej świeżości fajnej. Także nie zapomnijcie o nim. Po mniej więcej godzinie czasu przystępujemy do wykładania naszych skrzydełek na blachę. Lub tak jak w moim przypadku, tutaj ja mam taką ceramiczną formę. Trochę oliwy wlewamy, którą teraz po tej foremce sobie tutaj rozprowadzę. Powinno to zapobiec przywieraniu skrzydełek do dna, choć jak znam życie, pewnie parę sztuk i tak się przyklei. Ja będę piekł te skrzydełka w dwóch takich pojemnikach, ponieważ mam ich dość sporo. O, tak wystarczy. No i teraz wrzucamy skrzydełka. Które układamy sobie w miarę płasko, tak żeby nigdzie nie leżało jedno na drugim. O, mniej więcej w ten sposób. Pieczemy w temperaturze 180 stopni z termoobiegiem. Jeśli nie macie termoobiegu, to 200 stopni, no i pieczemy przez godzinę, z tym, że po pół godzinie warto sobie te skrzydełka trochę tutaj poodwracać na drugą stronę, żeby były ładnie rumiane ze wszystkich stron. Tak właśnie wyglądają upieczone skrzydełka. Właśnie wyciągnąłem je z piekarnika w samą porę, bo dzieci właśnie wróciły ze szkoły i już się nie mogą doczekać swojego przysmaku. Całość przełożę do dużej miski, postawię na środku stołu i każdy będzie się częstował. Do tego można zrobić frytki albo pieczywo podać jakieś. Jeżeli chodzi o surówkę, to ja dzisiaj zaserwuję ogórka konserwowego, który smakowo doskonale się z tym komponuje. Może być również kiszony. Życzę Wam wszystkim smacznego i za chwilę do kompletu zdjęcie.